Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części e, 21. odcinka słodkiego flirtu i mam nadzieję, że w tym odcinku sobie już zakończymy ten 21. odcinek i pojedziemy dalej, <grym> bo no naprawdę ten, taki dosyć długi, wam powiem ten odcinek. Mm. No tutaj spotkaliśmy sobie w poprzednim rodziców Lisandra e, i tak dalej i tak dalej. Mm. Zachęcam Was do zostawienia łapek w górę, komentarzy i subskrypcji, jeśli go nie robicie, bo to mega wspiera kanał, bardzo dobrze robina zasięgi. Zapraszam Was również do mojego Discorda, do którego link macie w opisie. Dziękuję. <grym> Także tak, bez błędnego gadania, kawusia w dłoni zaczynajmy. Zapraszam. Oki, doki, znaleźliśmy rodziców Lisandra, co robimy dalej. Mm. Aha, okej, okay, dobra. Do sali gimnastycznej czy coś. Jakaś dziewczyna chodzi na czworaka i chyba czegoś szuka. Cześć, pomoc Ci w czymś, jakaś dziewczyna, boże. No młodo wygląda. Dzień dobry, zgubiłam okulary, upadły mi gdzieś, a bez nich nic nie widzę. Poczekaj, poszukam ich za Ciebie. To musi być jedna z uczennic, o których mówił Dave. To zabawne, przypomina mi kogoś. To miłe, bardzo dziękuję, muszą gdzieś tu być. Spójrz, tam są i są ogromne. Założyła swoje okulary. Ach, tak lepiej. O mój Boże, to siostra Kendyna. O, Boże. Wybacz, muszę wrócić do swojego męża Bardzo dziękuję za pomoc Nie ma za co A nie, to jego mama Dobry Boże, jak ona młodo wygląda <grystanie> To dobrze, to dobrze <grystanie> Mila, twoi rodzice już przyszli? Nie, jeszcze nie, proszę pani Spóźniają się O, nie posraj się Aha, ale mamy jeszcze godzinę Zanim wszystko się zacznie Mamo, to lepiej się pospieszcie Jeżeli zależy wam na waszym życiu A, że im nie zależy Skąd mam wiedzieć? Dobra Będziemy poznawać jeszcze jakichś rodziców, chyba tak, nie? E, inni rodzice o czymś dyskutują, a więc nie wiedzą Państwo, kim jest Amber. O, to pan, którego przed chwilą widziałam. Nie przykro mi, my mamy tylko chłopców. A to moja przyszła teściowa. <laughs> a gdy widzę pana akcje, to myślę, że tym lepiej dla nas. Och, może są rodzice bliźniaków. No i mój przyszły teściu. <laughs> Mila, jesteśmy tutaj. O, odwróciłam się. A jednak ją zawołali, tak jak mówiła. Twoja szkoła jest naprawdę duża i strasznie tu tłoczno. To normalne, w końcu to dzień otwarty. A więc gdzie mamy iść, aby porozmawiać z Twoimi nauczycielami, niedługo będziecie mieć je z nimi zebranie, podczas gdy my będziemy się przygotowywać do przedstawienia. Nie będziemy mogli porozmawiać z nimi w cztery oczy? Pe nie wiem, pewnie tak, ale jeżeli spotkacie kogoś przed zebraniem. E, doskonale, no to chodźmy. Ja was zostawię. Nie, pójdziesz z nami. Ups. Upsik przez ranę. Okej, okay, no to się zaczęło. Mhm. A gdzie mam iść z tymi starymi? Kentin jest ze swoimi rodzicami. A twoje rodzice już przyszli? Tak, spojrzałam na rodziców Kentina. Dobrze mi się wydawało. <laughs> Nie przedstawisz nas? Och, wybacz, to Kentin. Pamiętasz, go? był ze mną w klasie, zanim się przeprowadziliśmy? Ach, tak, to on modelował ci tę słodką maskotkę, którą masz w pokoju? Tak. Ja to był tylko zwykły prezent. O Jezu, jaki burak. Ach, to dziewczynka, którą przed chwilą spotkałam. Dziewczynka. No nie wiem, czy 17-latki to, to takie dziewczynki, nie? E, znasz ją? Pomogła mi znaleźć moje okulary. To nic takiego. Chwileczkę. Nie jesteś przypadkiem Mila? Tak, dlaczego? Och, mój syn bardzo dużo mi o tobie opowiadał. Nie przestaje! Kentin zakrył jej usta ręką. Haha, ha, nie słuchaj jej, wygaduje głupoty Udosisz ją <grym> Zosta... Zostaw ją Chciałabym usłyszeć zdanie do końca Nie ma końca, prawda mamciu? <grym> Przepraszam <grym> Kochane, dobra Dalej trzyma rękę na jej ustach hmm. Chyba powinieneś zabrać swoją rękę Ach, wybacz, głuptas. Nie nabijaj się. Mój tata dziwnie spojrzał na Kentina. Dzień dobry, panu. Stary suśki to jest typ starego, który wszędzie chodziłby ze czelbą i wypatrywał potencjalne zagrożenie. W postaci chłopów, nie? O to mi chodzi. Nasi rodzice trochę podyskutowali, podczas gdy ja i Kentin nie za bardzo wiedzieliśmy, co powiedzieć. Potem sobie poszliśmy. Okej, okay. także, no, nieźle. Ej, Mila. O, Aleksy, Armin, tutaj jesteście. Dzień dobry. Dzień dobry, państwo są jej rodzicami? Haha, ha, bingo, a wy jesteście? To Aleksy i Armin są bliźniakami. Zauważyłam, nie bierz mnie za idiotkę. No, Aleksy ma niebieskie włosy, mogłaś tego nie, nie zjarzyć. Chłopcy opuszczacie nas? Och, a więc to rodzice bliźniaków. Tak, sorry, zobaczyliśmy koleżankę. Dzień dobry, jestem Miela, miło mi. Ech, och, nam też. Podeszłam do Armina, aby powiedzieć mu coś na ucho. Twoje rodzice wyglądają na fajnych. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Zresztą trzeba być wyluzowanym, aby znieść wszystkie manie Aleksego. I twoje też. Ja jestem mniej nieznośny. Wiesz, że Aleksej chciał ubrać dzisiaj naszego tatę? O kurde, haha, nie dziwi mnie to. W każdym razie, twój tata wygląda na mniej wyluzowanego niż mój. Och, jest trochę surowy. Maki w dupie. Ale tego nie mówiłam, jakby co. Byleby nie, było, nie był jak tata Nataniela, widziałeś go? Tak, prawił morały moim rodzicom, bo odpowiedzieliśmy zamiast nich, gdy zadał pytanie. Co powiedział? O, właśnie, i rodzice Aleksego i Armina też mają fajne podejście, moim zdaniem. Mają też takie luźne podejście, ale czy są. Yy, I czy przez to Aleksy i Armin są złymi osobami? No nie, żadne z nich w kryminale nie skończy. No, Aleksy może trochę potem będzie odpierdzielał, ale to nieważne. Nie wiem, według mnie to jest dobre podejście. Patrząc na to, jak też zmienia się, zmieniają się czasy, yy, coraz więcej wiemy na temat psychologii dziecięcej i tak dalej, no to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie nie popełniać błędów naszych rodziców, dziadków i tak dalej, że po prostu możemy. Uważam, że jesteśmy pokoleniem, które może zaoszczędzić traum yy, naszym dzieciom, przyszłym pokoleniom. Tak uważam. Nie wiem, co mnie tak naszło na jakieś kuźwa wychowawcze gatki. Nieważne, dobra, tam śmiejemy się, nie? Że trzeba nauczyć dzieci, gdzie jest ich miejsce. O mój Boże! Gdzie jest ich miejsce? No, gdzie jest miejsce dzieci, ja się pytam. Gdzie? Coś typu dzieci i głosu nie mają. Ja nienawidzę tych stwierdzeń. Tra to jest kuźwa tragedia. Gdzie jest miejsce dzieci? Miejsce dzieci jest przy rodzicach. Pełnych miłości, wsparcia i w ogóle, ja pierdzielę nie, nie, nienawidzę czegoś takiego. Coś w tym stylu, myślałam, że kiedyś to powiem, ale w, nie myślałam, że kiedyś to powiem, ale współczuję na Tak, ja też jemu ja strasznie współczuję. O czym rozmawiacie? Och, przestraszyłeś mnie. Och, <grych> rozmawialiśmy o sztuce. Mój tata dziwnie na niego spojrzał bez słowa. Ups. Można by powiedzieć, że go prześwietlił. Zrobił to samo z kentynem. Mówię, jakby on mógł, to by on niósł czelbę wszędzie, kuźwa. Nie, nie tata. Tate, ja rozumiem, jesteś, um, jesteś surowy i w ogóle to tak się nie wolno zachowywać. Z tego, co widzę, to przyjaźnisz się z wieloma chłopakami. No chyba mogę mieć kuźwa kolegów. Ja pierdzielę. Tateł, ogar. No to koledzy z klasy. Mały Kentin nie wygląda jak tylko kolega z klasy. Odwal się, kuźwa. Tak, dobrze się dogadujemy, jest miły. O, to wszystko? To już całkiem nieźle. A ten drugi młodzieniec? Armin, tak? No, Armin to bliski przyjaciel, tak. Haha, wiedziałam, jak bardzo jest ci bliski. Kuźwa, ta matka jest dupna. Nie tak bardzo, jak myślisz. Kurczę, dlaczego ten teraz nie przechodzi do działania? Matka to żeby fatała już teraz, w tej chwili, a i ich wszystkich zamordował nie bo kocham po prostu kocham Ci. nie wygaduj wzór. super teraz to ja jestem prześwietlana nie nie posikam się po prostu się posikam zaraz włączyłam nagrywanie włączyłam no widzicie am... kepele mi coś tu o cześć mila o nie, no, zastanawiałam się czy przyjdziesz, a zaczniecie w końcu to przedstawienie nie przegapiłabym tego za nic w świecie. Nie mogę się doczekać, gdy zobaczy Lisandra w roli aktora. Jestem pewna, że gra jeszcze lepiej niż śpiewa. Tak jest niezły. Masz szczęście, widziałaś jak gra przed innymi. Nie jestem jedyna, cała moja klasa go widziała. to niesprawiedliwe. Też chcę chodzić do waszej klasy, jesteś za młoda. Masz czas, chodzisz jeszcze do gimnazjum. Spróbuję przeskoczyć kilka klas, abym mogła przyjść. Dzięki temu mogłabym widzieć Lisandra codziennie. Byłoby super powodzenia. Ta mała jest słodka, tak myślisz? E, tak, wygląda jak laleczka, nie uważasz? Ha, tak, na początku też miałam takie wrażenie. A kim jest Lissander, o którym wspomniała? To kolega z klasy, może na niego wpadniemy. Tak, jak się nie zgubił. Wiem, okrutna jestem. Yy, mamo, to jest Mila. Dzień dobry pani. Ach tak, mówiłaś mi o niej, niedawno się tutaj przepisałaś, tak? Ha, tak, yy, ale już jakiś czas jestem w tej szkole. Tak, od takiegoś czasu nie jest już nowa. Szybko się zintegrowałaś, prawda? Yy, tym lepiej. Alice miała na początku z tym mały problem. Naprawdę? Ailis, ty też zapisała się tutaj w ciągu roku. Nie, zaczęłam rok szkolny razem z innymi, ale wtedy nikogo tutaj nie znałam. Rozumiem, ale jak cię znam, to jestem pewna, że nie zajęło ci to zbyt dużo czasu, aby zdobyć nowe przyjaciółki. Haha, <laughs> dobrze mnie znasz. A twój tata nie przyszedł? <laughs> nie mógł. Jesteśmy rozwiedzeni. Tata Iris mieszka w innym mieście. Och, przykro mi, ale są samochody. Są metra, pociągi, można przyjechać. Nie szkodzi, takie rzeczy się zdarzają. Porozmawiałyśmy jeszcze chwilę, zanim sobie poszły. Obie wyglądają bardzo sympatycznie. Tak są do siebie podobne, jak dwie krople wody. Ehe. Ehe, ehe, ehe. E... No ale... O, dobra, kasiel tu jest. Haha, <ścoughs> dalej unikasz swoich rodziców? Tak, na razie mi się to udaje. Nie wiesz, czy Lissander znalazł swoich? Chyba tak, przed chwilą go widziałem razem z nimi. Mam nadzieję, że nie zgubi ich drugi raz. <laughs> widziałaś, widziałaś ich? To niemożliwe. Na pewno został adoptowany. <laughs> Zawsze powtarzał, że jego rodzice są inni. Nie są inni, tylko po prostu są starsi. No, mieli dzieci bardzo późno widocznie. Powiedzcie, jeżeli wam przeszkadzamy. Och, wybacz, mamo, to Kassiel, kolega z klasy. Kolega co. A co sugerujesz innego? Przecież nie powiem, że natrętem nie chcę, aby moi rodzice od razu mieli o tobie złą opinię. <laughs> co za miły gest. Doceń, doceń. Chyba macie wybuchowe relacje. <laughs> no, nawet sobie nie wyobrażasz. Castle wyszeptał mi coś do ucha. Ej, z tego co widzę, to nie tylko Lisander został adoptowany. O czym ty mówisz? Powiedzmy, że matka natura była bardziej hojna wobec twojej mamy niż wobec ciebie. Excuse moi. Czy ty chcesz dostać między oczy Hamie. Opętało cię. Słucham, powtarzasz się, to zaczyna być nudne. Sorry, musiałam, bo <laughs> opętało cię lepiej brzmiało, niż że jeszcze rosnę, trochę to <laughs> To się nazywa poczucie humoru. Twoje poczucie humoru jest beznadziejne. Zmień płytę. Trafiłem w czuły punkt? Nie, wcale. No już, no i już to nie szkodzi. Niektórym podobają się płaskie deski. Ja, od pierwiastku i się od mojego biustu typie. Ci przy fanzole to ci jedynki poza nawias wyskoczą. Ech, dobra, nie wolno się bić, nie wolno bić, nie wolno bić. Jestem kwiatem lotosu, okej? Okay? on mnie drażni. Ej, przestań kapić się na moją mamę. Fuu, typie. Co? No nic, kurczę, mówię za głośno. Sorry. Dzięki, nieźle mnie zaprezentowała. Wybacz nam młodzieńcu, ale mamy inne plany. Tata zaczął się oddalać. Gdy nagle pojawili się inni rodzice. Och, tutaj jesteś. Cholera, zostałem za długo w jednym miejscu. Mama Castiela objęła go za szyję. Widziałeś, się, ja przefarbowałam się na czerwono. Ja też przefarbowałam się na czerwono. No ładne ma włosy, pani, ładne. Zostaw mnie, nie obchodzi mnie to. Witam. Tata kastiela skinął do nas głową. E Patrząc na to, jacy rodzice Castilla są dla niego i w ogóle, on w sumie też mówił chyba, że oni są spoko tam gdzieś kiedyś tam i w ogóle, ale on w ogóle tego nie okazuje, że oni są spoko. On w ogóle jakby nie był wdzięczny za to, że jego rodzice są jacy są, a mógł trafić na rodziców takich jak ma Nataniel na przykład, czyli miałby w ogóle przesrane i... Nie dość, że Castiel sam, sobie, sam z siebie jest w ogóle to, toksyczną postacią w liceum. To on jeszcze tak źle traktuje swoich rodziców, a powinien być za to wdzięczny, że są jacy są, bo tak on się zachowuje wobec nich, jest po prostu okropne, a oni są spoko, nie? Więc. No tu, Castiel, yy, nie popisałeś się. Przykro. Och, przepraszam, byłam tak zadowolona, że zobaczyłam swojego syna, że zapomniałam się przywitać. No, widzicie? No, mama taka zadowolona, że widzi swoje dziecko, bo oni tam jeżdżą, chyba latają samolotami, czy coś takiego. Yy, długo się nie widzą, on praktycznie jest sam. Yy, no, nie wiem. Ja wiem, że on pewnie czuje się opuszczony, czy coś, może dlatego też się tak zachowuje. Ale też nie można patrzeć tylko na czubek własnego nosa Im też jest pewnie ciężko Robią to po to, żeby jemu było dobrze Też powinien popatrzeć na to z tej strony Że im też pewnie jest ciężko ciągle wyjeżdżać I zostawiać go samego No kurde mać Tym bardziej, że oni są prawie dorośli Bo o ile oni mają tu 17-18 lat No Można popatrzeć troszkę szerzej A nie tylko z własnej perspektywy Nie Nie szkodzi Kasi nie przedstawisz nas? Kasi? <laughs> to Mila i jej rodzice Och, dlaczego nigdy nam o niej nie mówiłeś? Bo nie było nic do powiedzenia, jak miło. Ja zaraz mogę pani powiedzieć, jak mnie wyzywa od płaskich desek. Nasi rodzice jeszcze chwilę yy, razem rozmawiali, oddaliliśmy się, gdy mój tata powiedział, że chciał spotkać się z nauczycielami. <grytanie> żartujemy, czy nie żartujemy, jak myślicie? Nie ryzykuj. Życie mi miłe? No w, se, w sumie to tak, ale. To jest tak kuszące, tak kuszące Boże. Zażartujemy. Zaryzykuję najwyżej um, się obrazi. Zażartuj z Kastiela. Na razie Kasi, tylko moja mama ma prawo mnie tam nazywać. O nie, nie, Och, sorry, chciałam się tylko z tobą podroczyć. Będziesz musiała wymyślić coś innego. To nie jest zabawne. O, bo... <laughs> obraził się, obraził się. <śmiech> <śmiech> kocham, po prostu kocham. No i co teraz? Już wszystkich poznaliśmy. Kim rozmawia ze swoimi rodzicami? <laughs> Zobaczycie, będzie zabawnie. Nie mam najlepszej roli, ale to spoko. Nauczyłaś się swojego tekstu? Nie martw się, wszystko jest tutaj. Wskaza palcem na swoją głowę. W najgorszym razie mamy. To mamy dwóch suflerów. Mam nadzieję, że nie będziesz musiała ich prosić o pomoc. Ja też mam nadzieję, że nie będę mieć takiej potrzeby i będę im przeszkadzać. Okej. Okay. Dobra, i co dalej? <laughs> Powiedz, w tej szkole są jakieś nauczyciele? Tak, nie martw się, po prostu są zajęci. Jestem pewna, że pan Farazowski jest niedaleko. Na razie widzieliśmy jedynie uczniów i ich rodziców. Zawsze ciężko mi znaleźć osoby, których szukam, może to rodzinne. <laughs> to teraz, gdy jesteśmy we trójkę, to będzie jeszcze gorzej. <laughs> Kocham mamę Niemożliwe, wiesz, że Titi też ciężko mnie czasem znaleźć? Ciocia Titi? Tak Twoja ciocia tu przychodzi? <grym> o, musi zmienić szkołę nie tylko, nie, tylko spotykam ją w różnych miejscach <grym> Jest trochę dziwna to, to ty to powiedziałaś, mamo <grym> No dobra, no Dajcie mnie tu kogoś Sandel tu jest, a więc znalazłeś swoich rodziców? Tak, tam są, wskazało na swoich rodziców. Och, to ta dziewczynka, Rozalia, tak? Nie, nazywam się Mila. Ja już wam o niej opowiadałem. Ach tak, już pamiętam. To ta mała, co ci się podoba... Lesiu, mama cię sprzedała. Co? Co ty pleciesz? Zakrył jej usta ręką. Kolejny. Udurzisz ją, Lisander, tak? Z kolei, Mila nigdy nam o tobie nie mówiła. O nikim wam nie mówiłam! Rozumiem, porozmawiałam sobie w domu. Mrugnęła do mnie. To bijcie mnie. Podeszłam do Lisandra, podczas gdy moja mama rozmawiała z jego mamą. <śmum> no, nie przesadzałeś, gdy mówię, że twoje rodzice w ogóle nie są do ciebie podobni. Pewnie jak byli młodzi, to byli podobni. Nigdy nie przesadzam. <śmum> Powiedz, yy, byłeś adoptowany? Castle <laughs> zadał mi to samo pytanie, a więc? E, nie, tylko dlatego, że nie jestem do nich podobny, to nie znaczy, że nie jestem ich synem. Oni są po prostu starsi. Dlatego może on nie wygląda, jakby był do nich podobny, no kurde, tak, a poza tym nie jesteś jedyny, który nie jest podobny do swoich rodziców. Myślisz o kimś szczególnym? No, Alex i Armin w ogóle nie są podobni do swoich rodziców. Skoro tak mówisz, jeszcze ich nie widziałem. Ile idziemy? Czas leci. Spójrzmy na zegarek. Kurczę, niedługo zacznie się przedstawienie. Chyba powinniśmy pójść do sali gimnastycznej. Tak, nie możemy się spóźnić. Nie martw się. W najgorszym razie Castiel po mnie przyjdzie. Albo aby zepsuć sztukę, pozwolić się błąkać po korytarzu. To nie w jego stylu. Mam pewne wątpliwości. Ja też. Ja też. Zostawiliśmy Lisandra i jego rodziców. Dobra, to mam iść teraz na salę gimnastyczną? Dobra, przejdę się jeszcze i zobaczymy, czy mam iść na salę gimnastyczną. Najwyżej to Amber i Nataniel są ze swoimi rodzicami. Nataniel na mnie spojrzał, a potem od razu odwrócił głowę w stronę swojego ojca. Kiedy będziemy, mo będziemy mogli spotkać się z nauczycielami? Za kilka minut. Zaraz będziemy musieli iść się przebrać. Doskonale. Mam nadzieję, że macie dobre stopnie. Ja mam dobrą średnią. A Nataniel? A ja mam bardzo dobre oceny. Nauczyciele wam powiedzą. Masz także wzorowe zachowanie, prawda? Tak. Mówi coraz ciszej. Szkoda mi patrzeć na, na, na Nataniela w takim stanie. Mi też. Ping dong! Co to? To pewnie wezwanie na zabranie. <laughs> Nie udało nam się spotkać ani jednego nauczyciela. Chociaż raz miałam szczęście. Zaprowadzę Was do sali, to tam będzie, odbędzie się zabranie. E, iść do sali, by be... przed salą jest pełno rodziców i uczniów. Domyślam się, że to tutaj? Tak, ja idę do sali gimnastycznej, aby przygotować się do przedstawienia. Ups, teraz jeszcze bardziej boli mnie brzuch. Dobra, już możemy iść na nareszcie. Większość chłopaków już tu jest. Rozstawili krzesła przed sceną. Czuję się, jakbym była znaną projektantką, która organizuje pokaz mody. <grytania> Mila, jesteś już gotowa? Mogłabyś zajrzeć do szatni i sprawdzić, czy ta dziewczyn też już się przebrała? Tak pewnie. Oki doki. Mm, nie rozumiem, dlaczego mam katar. Cześć, dziewczyny, jesteście już gotowe? E, tak, ty też z tego co widzę. <laughs> no wygląda matko Bosko. Co to jest Tadeo? Dobra, e, ale one są dżdżownicą, czy kimś tam nie? No dobra, może tak chyba wyglądać. Kim ładnie wygląda? Rozalia chciała wiedzieć, czy wszyscy są już gotowi. Zaczął się event! O kurcze Tak, możemy iść. Ups, już teraz? Nie, zebranie jeszcze się nie skończyło. O, nie widziałam li, jak ona wygląda też śmiesznie. Kim klopnęła mnie po plecach. Chodźcie, musimy iść, bo inaczej Rosalia przyjdzie po nas, a wtedy nam się oberwie, dokładnie. Dobra, zakończyliśmy ostatnie przygotowywania. Przygotowania, przepraszam. Nie zapomnij o Pegi trzeba podłączyć maszynę z dymem, gdy zacznie się twoja scena. Jaką maszynę? No, wiesz, aby wyglądało, że naprawdę palę fajkę. Kurzajki są niezdrowe. Ach, tak, mówiłaś o tym. <laughs> Powtórzyliśmy tekst ostatni raz, zanim rodzice i inni uczniowie przyszli do sali gimnastycznej. Melanie i Klementyna umiejscowiły się koło sceny, aby podpowiadać tekst w razie potrzeby. Pozostali zostali z boku. Dyrektorka wyszła na scenę, aby zaprezentować sztukę. Potem zwolniła miejsce Charlotte, która zaczęła recytować swój tekst. Mila, twoja kolej do dzieła! Alicja i jej siostra czy, czytały razem pod drzewem. Alicjo, słuchasz mnie? Tak. E, to ty poprosiłaś mnie, abym ci czytała. Mogłaś przynajmniej mnie słuchać? Tak, ale ta historia jest nudna w twojej książce nie ma nawet obrazków. Dobre. E, nie potrzeba obrazków, wystarczy trochę wyobraźni. No najwidoczniej nie mam jej zbyt wiele. Jesteś niemożliwa. Skoro tak, to sama dokończyć czytać tę historię. Ja idę przygotować herbatę. Podała mi książkę i zeszła ze sceny. Co za jak można zmuszać dziecko, aby czytało książkę bez obrazków? Dobrze. Kilka osób się zaśmiało. Teraz Lisander powinien pojawić się na scenie. Tak jak mówiłam, powinien Kurczę, spóźniłem się. Uh, ale ładnie wygląda! Ej, podoba mi się! Ładne uszy! Fajnie. Ta rola doskonale do niego pasuje. Mi się wydaje, że, że dałam króliczku wracaj, ale ja nie jestem tego taka pewna. Tak to przemyślałam. Króliczku wracaj! Wstałam i poszłam za nim. Idąc za królikiem, Alicja ląduje w dziurze. Gdzie jest dziura? Gdzie dziura? E, Alicia ląduje w dziwnym pomieszczeniu z małymi drzwiami, przez które nie może przejść. Gdzie ja jestem i jak mogę przejść na drugą stronę? Drzwi jej odpowiadają, że musi się skurczyć. Ale jak potrzeba dużo czasu, aby urosnąć, nie ja mogę zrobić się mniejsza niż już jestem. To wtedy Alicja zauważyła małą buteleczkę na stole. Podeszłam do butelki i wypiła jej zawartość. Udałam, że pije Charlotte potem wytłumaczyła, że zaczęłam się kurczyć. Mogliśmy przejść dalej. E Alicja wesz wyszła z pomieszczenia, trochę pospacerowała i doszła do placu pełnego grzybów. Wow, są ogromne, ale ładnie tu. Podoba mi się ta dekoracja, naprawdę. <laughs> Mają taki sam wzrost jak wszystkie inne grzyby. O, gadająca gąsienica. Podeszłam do pegi, aby jej dotknąć. Dziewczynko, trochę więcej szacunku. Przepraszam. <laughs> Kurczę ta maszyna, chyba produkuje za dużo dymu. <laughs> Powiedz mi, gąsienico, wiesz może, jak mogę odzyskać normalny wzrost? Dlaczego ten rozmiar ci nie pasuje? Ona też zaczyna kaszleć od dymu. Było mi o wiele lepiej, gdy byłam duża. Ach, tak, dla ciebie to coś złego. Jeżeli mierzysz mniej niż 10 cm. Tak, to za mało, to śmieszny wzrost. A więc według Ciebie jestem śmieszna. E, tak? <śm Co? <śm Ten dym zaczyna być nieznośny. <śm> Serio, dłużej nie wytrzymam w tym dymie. <śm> nie zauważyłam, że też była na scenie. Wydaje mi się, że mamy problem <śm> z maszyną. Szepcze. <noise> Szepcze, Boże. Kurczę, <noise> jestem pewna, że przez ten dym już nas nawet nie widać. Trzeba to wyłączyć, zanim cała sala się zadymi. <noise> Zajmę się tym. Amber kopnęła w maszynę, która poleciała na drugi koniec sali. Na pewno było... <noise> na pewno było lepsze rozwiązanie. Tak, też tak myślę. Jeżeli dyrektorka będzie chciała, abyśmy za to zapłacili, to sama pokryjesz koszty. To kończyliśmy scenę wśród innych dekoracji. Okej. Okay. Kurczę, gąsienica zniknęła. Jestem pewna, że mogła mi pomóc wrócić do normalnego wzrostu. <laughs> Dzień dobry, Cassie. Zajebisty ząbek. <laughs> Jestem pewna, że mogłaby mi pomóc wrócić do normalnego rozmiaru. Ziewa, ja znam sposób. Wow, ale się wczuł. Kim jesteś? Kotem nie widzisz? I wiesz, jak mogę wrócić do normalnego wzrostu? Ale kto powiedział, że już go nie masz? Ale gąsienica. Może to była gigantyczna gąsienica. Nabijasz się ze mnie? Możliwe. Naprawdę nie chcesz mi powiedzieć, jak mogę wrócić do normalnego wzrostu? Przecież już odpowiedziałem. <śm> ale z irytujący kot. E, mów, jeżeli nie chcesz stracić jednego ze swoich dziewięciu żyć. <śm> ile przemocy. Sam się o to prosiłeś. Skoro tak, to radź sobie sama. Co? Nie, poczekaj. Powiedzieliśmy jeszcze kilka zdań i zakończyliśmy tę scenę. Alicja spotyka kapelusznika i marcowego zająca, jego przyjaciela. E <śmach> o Boże, ale wino! Fajny kapelusz. Ja wiem, że to jest sztuka i oni muszą tak wyglądać. Po <śmach> prostu Nie no, super wygląda. Witaj, przyszłaś się napić z nami herbatki. Nie, chcę po prostu wrócić do domu. Poszłam za białym królikiem, wpadłam do dziury, teraz wylądowałam tutaj. Królikiem tylko ja tutaj jestem i nie byłem w żadnej dziurze. Wiem, był biały, a nie brązowy. Nie, zajmujemy, nie, nie zajmujmy się już tym. Właśnie świętujemy, dołącz do nas. A, co świętujecie? Twoje nieurodziny, moje co? Twoje nieurodziny, moja droga, ale co to jest? To okazja do świętowania przez 364 dni w roku. Jesteście trochę dziwni. E, dziwni? Nie, wcale Wcią wyciągnął filiżankę i rzucił nią w Kentina. <śm> Ej, mówiliśmy, że nie będzie latających filiżanek! O, ups, wy... wypadła mu. Wybacz, moja droga, pewnie się w specyficzny sposób nie szkodzi. Zepsuliśmy Twoje nieurodziny. To niewybaczalne. Choć, w ramach przeprosin, poczęsujemy cię filiżanką przepysznej herbaty. Podał mi rękę, a ja ją złapałam. Potem pochylił głowę, aby pocałować mnie w rękę. Dostałam ilustrację! Tak jest! Super, mam illustration, Je, yeah, yeah, yeah. Wow, jak dostojny Armin, tu jest normalnie. Mm. Pięknie, bardzo mi się podoba, Ładnie, Suśka tu wyszła, muszę powiedzieć, ładnie wyszła. No, i ten wzrok taki seksiasty, Armina, miam, Poczekaj, przestraszy się. Nie, nie, prawda? Wcale. Potem zakończyliśmy scenę. okej, okay. O, biały królik tutaj jest, panie króliku, pomachałam do Lisandra. Tak? Dlaczego tak uciekasz? Nie mogłam cię znaleźć. Umiesz odczytać godzinę? Hmm, e, tak, oczywiście. Bardzo dobrze, więc chodź tędy. Pociągnął mnie do siebie i pokazał mi swój zegarek. Nie, pom nie pomyliłam tekstu podczas przedstawienia. Dobra, która godzina? E, jest 12:30. Widzisz, jestem bardzo spóźniony. Lisander pobiegł na drugą stronę sali i zniknął. Poczekaj! Poszłam w tym samym kierunku. Wtedy Alicja odkrywa, że jest w ogrodzie królowej kier. Karty sprowadzą ją do pałacu, przekonane, że to ona zniszczyła kwiaty królowej. Wystąpiłam w scenie z Lee. W której Alicja zostaje oskarżona przez królową kier o pomalowanie jej rusz na czerwono. Potem odegraliśmy scenę w Trybunale, w której wszyscy próbują oskarżyć Alicję. Zakończyliśmy sceną, w której Alicja w końcu się budzi. Następnie wszyscy weszli na scenę, aby się ukłonić i Charlotte zasłoniła kurtynę. No. W sumie to nie było aż takie straszne. Mówisz tak, ponieważ nie miałeś za wiele tekstu. <laughs> Też uważam, że było zabawnie. Dokładnie. Szczególnie moment, w którym rzuciłem w kąt na filiżanką. Tak to nie było zaplanowane celowiście. Podobała mi się sztuka, może być. Pospieszcie się, musicie się przebrać, sztuka się skończyła, ale przynajmniej jeszcze animacje z rodzicami. Już idziemy. Poszliśmy się przebrać, a potem wróciliśmy do rodziców. Zastanawiam się, jak podobało im się przedstawienie. O, koniec odcinka, nareszcie, w końcu. O, tak, zakończyliśmy odcinek. 21. był naprawdę mega długi, wam powiem. Mi się podobało dzisiaj. Ilustracja z odcinka super była. Strój z odcinka fajny. No, do takiej na przedstawieniu no, może być. Moment z filtrem, e, no fajnie, fajnie. Dzisiaj było fajnie. Podobał mi się odcinek. Podobał mi się mega odcinek. Tak. No, mi się podoba, bardzo, bardzo podobał mi się ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam również, jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapek w górę, komentarz, subskrypcji, żeby tego nie robicie, bo to mega wspiera kanał, bardzo dobrze robi na zasięgi. W opisie macie link do mojego Discorda, do którego Was serdecznie zapraszam. To by było tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Do od następnego odcinka. Pa, pa.